Mega, hej, witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj z racji tego, że pod ostatnim odcinkiem dostałam bardzo duży odzew na moje zapytanie, czy chcecie kolejną z pomadek Hololips, nagrywam dla Was kolejny odcinek. Tym razem przetestujemy sobie kolorek Unicorn Paradise. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jak ta pomadka wygląda, to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam do oglądania. Z racji tego, że pod ostatnim odcinkiem narzekaliście, że przeciągałam strasznie i że ten odcinek jest po prostu za długi, postaram się tym razem powiedzieć Wam wszystko w jak największym skrócie i zawrzeć jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie i że tym razem będziecie zadowoleni z długości. Także tyle będzie z gwoli wstępu, no i zaczynamy. Tak jak poprzednia pomadka, ta również ma taki jakby holograficzny nadruk na opakowaniu. Tutaj oczywiście mamy tą babeczkę, mamy kolorek. No i mamy nasz zestaw, ten topper plus konturówka. I słuchajcie, tam pod tamtym filmikiem było jeszcze zapytanie, dlaczego konturówką maluję całe usta? No bo słuchajcie, ten topper jest brokatowy, okej, ale on jest praktycznie przezroczysty. On musi mieć jakiś kolor, dlatego mówiłam, że możecie go nałożyć równie dobrze na jakąkolwiek pomadkę, jedną ze swoich ulubionych matowych, czy też konturówkę, bo on musi mieć jakąś bazę pod spodem, żeby wybił się ładnie ten kolorek topperu, także tak to wygląda. No i słuchajcie, mam tutaj wielofunkcyjny zestaw do makijażu ust, nie tylko, zawiera metaliczno-holograficzny top coat do ust i odpowiednio dobraną matową kredkę z glitterem jako podkład dla top coatu. Lip topper można stosować na ulubioną pomadkę, jak również bezpośrednio na usta oraz na policzki i podług brwiowy. Okej, okay. Także tak się tą prezentuje. Wchodzi, to opakowanie jest takie niebieskie, zresztą dużo ładniejsze tamtego, takie mam wrażenie. To jest na pewno dużo bardziej holograficzne od ostatniego. I mamy w zestawie oczywiście, słuchajcie, w zestawie oczywiście mamy konturówkę i ten topper. I konturówka jest w kolorze takiej ładnej fuksji, oczywiście ma to opakowanie, które się tak ładnie mieni. No i fajnie, bo mają podpis, także jeżeli by ktoś w drogerii pomieszał pomadki i konturówki, to one i tak są podpisane kolorem. Mamy również topper w takim właśnie kolorze niebieskim i taką foliową zakrętkę. Także ja najpierw zrobię swatcha i pokażę wam jak to wygląda na ręku, a potem pomalujemy sobie tym usta. Tak wygląda sama konturówka, tak wygląda topper, a tutaj pod spodem macie jak to wygląda razem. Także ja się przybliżę, no i przechodzimy do malowania ust. Konturówka ma bardzo suchą konsystencję, ale generalnie jest bardzo mięciutka i bardzo łatwo się rozprowadza na ustach i ma taki metaliczny poblask. I ta pomadka pachnie taką wanilią, czymś takim słodkim. Słuchajcie, tak się prezentuje pomadka na ustach i na pewno podkreśla żółtość zębów na 100%, bo u mnie to widać niestety. Co więcej mogę Wam powiedzieć? Jest fajne pod względem tego, że ten topper generalnie zastyga i jest to fajne, wiecie, pod względem takim, że jeżeli będziecie chcieli w niej chodzić przez cały dzień, to nie musicie się martwić, że gdzie nie dotkniecie, tam go zostawicie. Tutaj nie ma się czym martwić. No jeżeli chodzi o kolor, no to jest to zwariowany kolor. Tutaj nie ma się co oszukiwać, jest to na pewno zwariowany kolor, na pewno nie na co dzień i na pewno nie do wszystkiego i wszystkim będzie pasował. Jest to taki stricte kolor, podejrzewam, do makijaży już takich, wiecie, typowo artystycznych, no bo kurczę, wątpię, żeby ktoś chciał nosić takie usta na co dzień, ale jeżeli tak, no to fajnie, fajnie, że ktoś jest odważny i że mu się takie kolory podobają. W każdym razie, tak się prezentuje na ustach,
Dla mnie jest to fajny kolor, ja z niego będę korzystać. Myślę, że z tego topera też wykorzystam, bo widziałam, że można go stosować też jak cień do oczu, więc też myślę, że się sprawdzi ze względu na to, że zastyga. Pomadki są już dostępne w Rossmanie, są w cenie 26,99, także jeżeli chcecie sobie ją taką zakupić, to pędźcie do Rossmana i tam powinniście je dostać. Także tak, kochani, to było już na tyle w tym odcinku. Dajcie mi koniecznie znać, czy tego typu odcinki Wam się podobają i czy byście chcieli ich więcej. Jeżeli tak, to piszcie mi koniecznie na dole, co byście chcieli, żebym przetestowała. Ja to zakupię i dla Was przetestuję. Także tak, kochani, to było już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo w następnym. Do zobaczenia. Cześć!